Witajcie, panny. Zapraszam was na horoskop na listopad. Już patrzymy, jak to się dla was tutaj ułoży energetycznie ten miesiąc. Panna. Uważajcie na jakieś takie wasze wyobrażenia, czy zastanówcie się, czy za bardzo nie bujacie w obłokach. Czy to nie jest czas taki bezproduktywny dla was? Już patrzymy, panna. Sprawy związane z emocjami, ze związkami, z relacjami. No, niestety, żadne kielichy, tylko tutaj są denary, sąd ostateczny, miecze, tak więc więcej tak jakby uziemienia, dojścia do jakichś takich konstruktywnych związków, aniżeli takich porywów serca. W pierwszym tygodniu mam kartę sądu. Coś się kończy, coś zaczyna. Jakieś rozliczenie się. Zostawiacie za sobą być może jakąś sytuację. Coś tutaj takiego ostatecznego mi się pokazało, tak jakby podjęcie jakiejś takiej ostatecznej decyzji właśnie związanej z tymi sprawami emocjonalnymi. I to się tak jakby ciągnie za wami, bo szóstka mieczy to jest karta bramy, przejście tak jakby z jednego etapu do drugiego. Tak więc siadacie dosłownie na tą łódź i płyniecie, aby rozpocząć coś zupełnie nowego albo rozpocząć coś na zupełnie innym poziomie. Bo to nie jest tak, że jak ja mówię o podejmowaniu decyzji, to wy za każdym razem zostawiacie kogoś i zaczynacie coś nowego. Nie. I tutaj też chcę na to zwrócić uwagę. Czasami to są takie wasze wewnętrzne decyzje, o których nikt oprócz was nie wie. I to wszystko się dzieje w was. Zostawiacie na przykład jakąś tam część swojej niedojrzałości, stwierdzacie, że to nie jest wam potrzebne, czy w związku, czy poszukując kogoś, czy będąc po prostu szczęśliwym singlem, wy stwierdzacie, że zostawiam za sobą jakąś coś i tutaj zastanówcie się, co z wami rezonuje. Podejmujecie tę decyzję. Przemierzacie tak jakby drogę z niższego do wyższego poziomu, zaczynacie coś nowego, no i mamy piękną energetykę króla monet. To wy możecie być pokazani w tym królu monet jako osoba, która jest naprawdę doceniona, uziemiona, dojrzała, taka mądra w swoim postępowaniu, albo i ktoś właśnie w taki sposób na was patrzy, albo przez tę zmianę wy patrzycie na drugą osobę właśnie w ten właśnie sposób. Osoby, które poszukują partnera, tutaj mi się pokazał jakiś kontakt poprzez kable, po prostu jakiś taki zdalny kontakt, nawet przez wodę. Czyli to mogą być znajomości jakieś takie też z zagranicy. Znajomości, które będą rokujące, dlatego że tutaj mi się pokazała dobra, solidna karta asa monet, no i fajna osoba. Także tutaj zwróćcie na to uwagę. Pracy, odejście od czegoś, może to się wiązać tutaj idąc po kolumnie, z rozprawieniem się, z jakąś sytuacją, z jakimś, może to nie jest tylko odejście od czegoś związanego z uczuciami, ale również to jest odejście może od jakiejś takiej cechy charakteru, praca nad cechą charakteru, dzięki której też wam się polepszy w pracy. No, dalej idzie to. Idzie. Mądrość.
No i jesteście pewni swoich racji. Także tutaj dosyć duża praca nad sobą mi się pokazała w tej sferze zawodowej, odejście od czegoś, przypieczętowanie to, tak jakby tutaj wykazanie się jakąś swoją mądrością i stoję za tym, co postanowiłam, za tym, co postanowiłam. Dla osób, które tutaj poszukują pracy, to w tym drugim tygodniu mi się pokazały wizyty w jakimś urzędzie, być może w urzędzie pracy, być może też jakaś konsultacja z jakąś z osobą, z konsultantem, z kobietą bardziej mi się tutaj to pokazało. No i też rada dla Was jest taka, aby zastanowić się, czy droga, którą teraz w tym momencie podążacie, Wam służy. Bo karty radzą, abyście odeszli od tego, czego teraz kurczowo się trzymacie i abyście poprosili o pomoc osoby z urzędu. Są takie formy pomocy w urzędach, aby takie formy konsultacji. Także tutaj widziałabym coś właśnie takiego w tym układzie kart. Co natomiast, jeżeli chodzi o zdrowie i o samopoczucie, wasze lęki, jakieś takie niefajne samopoczucie być może jest związane z brakiem witaminy D. Także tutaj zwróćcie na to uwagę, bo mi się przy księżycu pojawiło słońce. To są również jakieś infekcje. W tym trzecim tygodniu być może będziecie musieli poświęcić więcej uwagi dla swoje dzieci, które mogą załapać jakieś zapalenie. Także zwróćcie na to uwagę, lepiej zapobiegać. Karty radzą, abyście w tym drugim tygodniu poświęcili im więcej uwagi, zadbali, bardziej się zaopiekowali, może przypilnowali tego, aby nosili czapki. To jest oczywiście już w formie żartu. Karta, która... Niesamowite to jest. Karta, która właściwie jest takim jakby podsumowaniem tego miesiąca, to jest ta sama karta, która mi wypadła na początku, czyli siódemka kielichów. Karty tutaj na początku też Wam powiedziałam o tym, abyście zastanowili się, czy nie tracicie czasu na jakieś tam złudzenia. Bo to jest siódemka kielichów, to jest karta wielości. Zbyt dużo się dzieje, za dużo macie do wyboru i nie wiadomo, co wybrać tak naprawdę. To jest też karta takiego przesytu. Także tutaj karty radzą, aby skupić się na jednej rzeczy i jakby trwać przy tym. Z tyłu talii mamy króla buław. Czyli taką energię charyzmy, taką energię, tak jakbyście wy, karty razem, abyście wy mieli w sobie taką energię, aby to właśnie ludzie szli za wami. Nie bójcie się podejmować tych decyzji, bądźcie właśnie jak ten król buław, nie bójcie się zostawiać, bo król buław w swoich cieniach też bez mrugnięcia okiem zostawia i idzie dalej. Także ja mam tutaj wrażenie, że karty mówią o tym, abyście się pozbyli tych złudzeń, zostawili to, co wam nie służy, bez mrugnięcia okiem i poszli dalej po nowe, tak aby to, co tutaj jest wartościowe, powoli otwierało się dla was. Takie mam dla was tutaj rady od kart właściwie. Ja wam ze swojej strony życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym miesiącu albo w innych filmikach. Trzymajcie się. Pa, pa.